No. Bo co? Nie rozumiem, o co chodzi. Czemu mam się stąd wspierać? Bo co? No proszę. Ja mam jedną sprawę, no chyba wy macie 150. No dzwoń, rób co chcesz. No to filmowałem wujcika wykroczenie, o co ci chodzi? No tu nie może on wstawać. Ale tu? A co na to wojewódzki inspektorat transportu drogowego? No to już to właśnie dostałem od nich reprymendę. Co filmować, a co wyrzucać. Proste. No to wzięli, to dała Ulanowska Krupie kasę na billboardy, to czemu nie zrobił tego? No. Masz sprawę za wejść wykaralne. Wiesz o tym, że ta facet, jeśli podpuszczą faceta, to się będą chciał bić? A to będą wejść wykaralne. Tak. To bardzo ciekawe. To będzie pomówienie. No, jasne. Będzie pan odpowiadał za pomówienia. Zobacz sobie w tym. Chociaż się korni. Ale jak ja go podpuszczałem? Bo w jaki sposób? Jakie na to są dowody? Bo tego nie rozumiem. Tak? No, to są groźby karalne, tak? Groźby karalne, tak. A, dobra. No, to następne chodzenie po ścieżce rowerowej mam nagrane. A potem będzie sprawa o pomówienia. I ten telefon to przecież też zgłosiłem chwytanie za ten telefon. Czyli tam będziesz miał sprawy. Ale o co ci chodzi teraz? Bo ja tego nie rozumiem. Masz to jest prywatne... prywatna zemsta, czemu nie zaczęła? To o co chodzi? Zapisanie zgłoszone jest. Ja tego więcej. No dobrze, dobrze. I niech tak dalej będzie, wasza kancelaria. Publikowanie mojego wizerunku na Facebooku jest też karalne, bez mojej zgody. Tak, pod warunkiem jak tam... No, jasne. Wiesz, no. Niech jest, co tam ale to jest... Wiesz, bo to już jest sprawa... Jedna na policji, druga w sądzie. A gdzie? Na Żwirki Wigury? Nieważne, dowiesz się. Zostanie wyzwanie. Macie, wiem, że macie podstawioną szóstkę, dwójkę. Oczywiście. No właśnie, i to jest bardzo mocne. Szóstka, jedynka i dwójka, nie, tak? Nie, a znajdę to na Facebooku, to jest kolejna sprawa. Dobrze, nie ma problemu. Za te chodzenie po ścieżce rowerowej to będzie kolejne. Proszę tu panią też. Ale no, nie mogę zatrzymać, mogę tylko zadzwonić na policję, a twoje dane znam. Na danych osobowych. Że jest coś takiego. No to czemu Janusz Kuć wszystko wie? Czemu ktoś, czemu ty, on na ciebie wskazywał, czemu ty mu udostępniłeś dane z tych protokołów wezwań, no? To jest bardzo ciekawe. Dowiem się, na pewno. To nie pieniędzy, bo ja mam adwokata. Tak? Sołtysek, tak? Tak, jest 100 tysięcy złotych. Tak? No i odpowiedź za próbę wyłudzenia. To będzie wyłudzenie, tak jak wyście mnie nauczyli. Wy też mnie posądziliście tam, że wielce od was coś próbowałem wyłudzić. A to jest teraz prześladowanie. To co ty zrobiłeś teraz tym kolegą wykolejonym z PKM-u. No. Komenda miejska. Jutro znowu jestem na komendzie miejskiej gadać o was. Będziemy robić twoje rzeczy, ale... A Simińskim, z sprawowym siedzącym Simińskim. To jest, wiesz, no to ja tego nie rozumiem, o co ci chodzi. Dobrze wiesz, dobrze pan wie, panie Janisiewicz. Właśnie, skąd te dane, pan? No, na Facebooku, nie tylko dane. No, to prawda, to jest fakt. Publikowanie kogoś imienia, nazwiska, no to nie szkodzi, ale szkodzi. To jest wasza robota, wy też odpowiecie tu za te niszczenie. Wójcik teraz przejechał, bo tak filmowałem. Słuchaj, wójcik to w ogóle ma już bardzo poważne kłopoty. Nazwisk nie... Zadzwonimy do tego, do Chmielewskiego. No to tak nie może być, żebyś ty tutaj nade mną sterczał i... A wtedy czemu mnie chciałeś wielce, że cię atakuje paralizatorem? Policja przyjechała. Tak? A sprawdziliśmy w systemie SWD, nikt nie przyjechał. No. Nie ma takiego typu takiego systemu. Jak to? Jedynka mi powiedziała, SWD. A ty masz dostęp? Mam.
Jak możesz mieć dostęp, jak nie jesteś funkcjonariuszem policji? Ja przyjechali. No, ale nie możesz mieć dostępu do SWD. To jest prawa autorskie. To jest prawa autorskie. Nie, nie możesz, jesteś żadnym. Nawet, ale jeżeli to nie... telewizja robi, to się musi zgodzić. Absolutnie nie. To musisz poczytać to, bo to jest... To jakie prawa autorskie? 81 artykuł, no. No tam... Nie, siebie. No, ale to mi Prawo i Sprawiedliwość pomógł, rozumiesz? To Prawo i Sprawiedliwość... Nie, Prawo i Sprawiedliwość na to zezwala właśnie, usuwać takich wykolejeńców jak wy. A, dobra, dobra. No to gadanie takie. A to słuchaj, no rób co chcesz, ja sobie dzwonię teraz do tego, no. Wezwiesz to, zaraz zażądam, żeby ci dali grzywne za niezasadne wezwanie policji, no. A Chmielewski. Będzie, jesteś dwa razy już. Jak popełniasz przestępstwo. Fałsz intelektualny. Teraz se sfilmuję twojego kolegę tam, jak wiesz co robi? Wysadza ludzi na ulicy. Tak nie może być. A to mamy silny tam, wiesz, układ na komendzie miejskiej. Tak, słucham. Aha, to wie pan co, mam taki problem z waszym kierowcą z wozu 706, który mnie atakuje na Korfantego przy tym przystanku. No, jak wysiadł z autobusu, mnie tu atakuje i szykanuje, prześladuje. No i co wy sobie teraz myślicie, jakby to... On zawsze wozi się na tym, na wozie 706, no. Bo tu mam Chmielewskiego na linii. Z jakiej pan jest zmiany? Jak? No ale to mi... O! To jest bardzo... To co ty robisz, to jest bandytyzm. Nie jesteśmy na ty. No ale jak to nie? Nie jesteśmy na ty. Skoro już w takiej... Jesteśmy na ty. W takiej sytuacji... No to powiedzmy, towarzyszu, no. Nie, panie Daniszewicz. Możesz panie mówić, towarzyszu. No będą, no. Będą. I to też było. Szkoda, że pan Daniszewicz nie wrzucił, co pan tam nagrywał przed tym programie. To jest niestety, zapisane przez kamery zdjęcie. Mi się wtedy to skasowało. Co pan to wtedy uciekał? To było czekanie na tę karierę, policja się zjadła. Ale nie wolno było mnie zatrzymywać. Nie pana, pan mnie zaatakował rowery. Ale ja mam nagrane, no niestety nie. No on nic nie nagrywał, to jest właśnie... Widzisz, to jest wszystko nagrane, ty tego nie wiesz. A ja wiem. No. Ja wiem. Ten telefon... Znamy się. Tak? Tak. No to zobaczymy, ja bardzo jestem ciekaw, jak Episko znowu przegrał. Chyba Dwójcik, Kulć, wszyscy przegrali. Jakoś nie taki... nikt. No jak to? No a czy ja zostałem ukarany? No to jest bardzo ciekawe. W jaki sposób? No. Co? Nie, bo ten znowu mnie zaczepia, nie? Zostałem, że zaczepił mnie. Na komendę, no. Na to podziękujecie teraz tu koledzy. Dziękujemy. No. Dobra, ja idę. Nie życzę miłego dnia. Bardzo dziękuję. Mówię, znajdę go na Facebooku. Znajdę. Nie ma problemu. Słuchajcie, kolejna sprawa. Tak? To ciekawe. Platformiarz będzie pozywał pisowca. Zobaczymy. Ale jakie przepisy? No przecież mówię 81. A czy ja ujawniam twoje dane? A jak masz na imię? Nawet tego nie wiem. No właśnie. No to... Ja samo trzeba zasunić. A, bzdury tam. Dobra. Nie ma co gadać. A ten co zepsuł się, czemu oni tam tak stają? Bo to jest jeszcze ciekawe. Nie ma miejsca. No, właśnie.
A Ulanowska dała krupie kasę na billboardy. I nie ma miejsca. Zastanówcie się, w kogo inwestujecie. Aha, i przy okazji wyprowadzając kasę ze spółki miejskiej, defraudując de facto. Bo to wasz kierowca z wozu 610 powiedział to 11 listopada, jak było z tą kasą. To dopiero jest. O, jego zeznania wystarczą mi na tym telefonie. To wystarczy.